Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę Wam w skrócie naszą budowę, tutaj macie kilka zdjęć i zaraz zaczynamy filmy. O, tutaj przyjechało nam drewno na naszą konstrukcję dachową, wszystko jak widzicie jest impregnowane i było to ściągane HDS-em. Niestety mróz nie odpuszczał, bo jak zaczynaliśmy budowę to nikt nie spodziewał się, że będzie taki mróz, bo wszystkie lata do tyłu była pogoda na plusie, a niestety naszą szczęściem było tak, że po prostu ten mróz nie odpuszczał. A tutaj ja, dumny inwestor na stropie, wieźba zamontowana. Jak widzicie, mróz był, teren też taki gliniasty, mokry. Przyjechał towar na ścianki działowe. Na górze też już leży towar i czeka na fachowców, aby wymurowali szczyty. Wszystko robiliśmy z itonga. I teraz zobaczcie. Szybkim krokiem pokazujemy Wam, jak to wyglądało od zewnątrz. Czyli Partyzantka, dobrze że by żeby mróz. No i wchodzimy do naszego domu, jeszcze bez okien, ale już z dachem. I powiem wam szczerze, że wtedy już mieliśmy kryzys i dość całej tej budowy, ale nie samą budową człowiek żyje. Pojechaliśmy sobie do kina, zjedliśmy sushi i już jakoś było troszkę inaczej. Pokażę wam właśnie teraz urywek, jak wyglądają okna dachowe w środku. Tak to właśnie się prezentuje jeszcze bez ocieplenia, jeszcze pełno roboty, sprzątania. Ale już to zawsze troszkę oko nas, e, nasze cieszyło. I to był właśnie ten moment, gdzie czekaliśmy z niecierpliwością na nasze okna. I już wtedy mówiłem, że jak będą już okna, to kładę teraz i śpię. Ale nie było nie tak, tak kolorowo musiał przyjechać w specjalny sprzęt, jak widzicie, montował. Te okna, ponieważ, iż oszklenia, ponieważ były bardzo ciężkie, a w międzyczasie przyjechał elektryk z minikoparką i robiliśmy oświetlenie na zewnątrz. Później przyjechał Stropian, było też niesamowicie dużo zabawy z nim, ale podołaliśmy, ułożyliśmy. No i w końcu troszkę bardziej przyjemna sprawa w wolnej chwili jeździliśmy do salonu Łazienek, inspirowaliśmy się, szukaliśmy nowości, no i to były naprawdę fajne chwile. Żeby nie było tak kolorowo, wracamy do rzeczywistości. Jesteśmy na budowie, mamy już tynki, wybraliśmy tynki gipsowe. Właśnie widzicie, jak sobie schnął. Mamy częściowo zrobioną hydraulikę. No i ja zaczynam walczyć z drenażem. Jak widzicie, jest tutaj przy tym sporo roboty. Mamy teren bardzo podmokły, więc musieliśmy bardzo fajnie ten drenaż zrobić, żeby to miało ręce i nogi. A tutaj już widzicie, przyjechała na palecie pompa ciepła. No i czekaliśmy na montaż, aby już w naszym gniazdku było ciepło. W międzyczasie, oczywiście, ekipa robiła ocieplenie wewnątrz, fajnie ocieplili nam wełną poddaszę. Mamy rekuperację, też jak widzicie. A tutaj zdjęcie bramy z montażu. Ci co wiedzą, nas oglądają trochę nerwów nas, to kosztowało. No i wkraczamy do przekopu. Doprowadzamy wodę do naszego gniazdka. Aby było ciepło, aby można było rączki umyć. No i oczywiście też musieliśmy doprowadzić ją wewnątrz do budynku, bo nie zrobili fachowcy przepustu. Więc widzicie jak to wyglądało. No i wkraczamy. Nasza piękna, różowa łazienka powoli nabiera kształtu. regipsy przykręcone. Chłopaki dokończają robotę. Koparka jeździ. W międzyczasie, jak pogoda pozwala, ocieplamy i nakładamy siatkę. U nas szło to akurat dwa razy siatka klej ze względu na to, że mamy tak wymagającą elewację, no i możecie sobie ocenić, jak to właśnie teraz wygląda. No i tutaj macie już skrzyneczkę, ogrzewanie podłogowe zrobione. Pompa się kręci, mam nadzieję, że nie odleci. Grzejemy już w domu, robi się przyjemnie, ciepło, ale niestety zostaje nadal dużo pracy, jak widzicie, zabezpieczanie podłóg. O, w międzyczasie mamy już podłogi. Niestety nie mam filmu ani zdjęcia. No ale zabezpieczeniem podłóg nie było końca. Żona pomagała dzielnie, a ja łapałem zawałek i leciałem z robotą. A tutaj mamy montaż kuchni. Chciałoby się pstryknąć i powiedzieć wprowadzajmy się. Niestety nie jest to takie hopsiu. Dalej malujemy. Malowanie długo trwało, ale daliśmy radę. No i już wam się chwalę i pokazuję. Oczyszczalnia nasza działa. Z oczyszczonego ścieku leci tak czysta woda, jak widzicie na zdjęciu. A teraz można powiedzieć, że bawię się w lakiernika. Maluję elementy, które idą na zewnątrz budynku, chcę, aby były czarne i pasowały do elewacji. Są to nie wiem jak to fachowo się nazywa, zatyczki do wlotu i wylotu od rekuperacji. No a tutaj ja znowu sam na polu pitwy. Stawiam rusztowanie i wchodzę na górę, aby móc zamontować antenę. O, udało się. Mamy telewizor i odbieramy. A tutaj naj, chyba najprzyjemniejsza część, czyli montaż już klameczek, aby móc napawać się świeżym powietrzem. Uff, udało się, działa to. No i przyszło na oświetlenie. Właśnie sobie wiercimy do oświetlenia. Pierwsze zakupy, jak widzicie, nieduże. Ale zawsze coś tam, żeby w lodówce było. No i mamy w końcu czas i pogodę, aby móc troszkę wyrównać i uporządkować podwórko. Koparka jeździła całe 8 godzin, równała, aby móc mieć teraz błoto. Pierwsze lampy montujemy, wiszą, świecą, więc jest wszystko super. Mieszkamy, pierwsze dni za nami. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko w porządku. Wam życzę również, ci, co się budują, dużo wytrwałości, dużo uśmiechu, dużo łez, dużo spokoju i bawcie się tym, co robicie. Trzymajcie się. Dzięki, cześć.